W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy wierni, wiele dzisiaj się mówi o tym, że Adwent jest czasem radosnego oczekiwania, oczekiwania, które wyklucza pokutę. Znajdą się nawet tacy, co chcieliby zamienić kolor szat adwentowy na bardziej radosny, ponieważ fiolet kojarzy się ze smutkiem, a nadto i w nowej liturgii fioletu używa się w liturgii pogrzebowej. Jak więc można ten czas tak radosny, jakim jest oczekiwanie naszego Zbawiciela, porównać do liturgii pogrzebowej, powiedzą nowatorzy liturgiczni. Otóż w liturgii tradycyjnej, uświęconej wielowiekową tradycją, wszystko ma swój sens i porządek. Nic nie jest pozostawione przypadkowi. To właśnie przez pokutę przygotowujemy się do najważniejszych uroczystości religijnych. Ale właśnie dlaczego przez pokutę? Otóż trzeba nam sobie zadać pytanie, co nam przeszkadza w pobożnym przeżywaniu świąt, w pobożnym przeżywaniu uroczystości religijnych. Nic innego jak właśnie grzech. To nie nadmiar obowiązków, ale nieuporządkowanie wewnętrzne. Być może też zły podział ról w życiu rodzinnym, bo to nieuporządkowanie w domu rodzinnym, jeśli jeden robi wszystko, a drugi nie robi nic, też jest jakąś niesprawiedliwością, a w konsekwencji, skoro niesprawiedliwością, to i również grzechem. Tak więc pokuta polega przede wszystkim na wprowadzeniu ładu zarówno wewnętrznego, to znaczy się nas samych, jak i również zewnętrznego, to znaczy się w stosunkach z naszymi bliskimi. I prorok Izajasz tak przedstawia misję świętego Jana Chrzciciela. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską. Torujcie ścieżki Jego, wszelka dolina będzie wypełniona i każda góra i wzniesienie będą zniżone. Krzywe drogi staną się prostymi, a ostre wygładzone będą i każdy człowiek ujrzy zbawienie Boże. Drodzy wierni, o co tutaj chodzi z tym naprawianiem dróg, można by się zapytać. Powiedzenie, że trzeba przestać grzeszyć, to jest powiedzenie zdecydowanie za mało odnośnie do tego tekstu, choć w gruncie rzeczy to właśnie o to chodzi. Ale wejdźmy głębiej, wejdźmy w głębię tego tekstu i postarajmy się choć troszeczkę ujrzeć z tajemnicy, którą on przedstawia. Otóż na początku trzeba sobie zadać pytanie, czym jest grzech? Jest to pewnego rodzaju nieuporządkowanie wewnętrzne, nieuporządkowane skierowanie ku stworzeniu. W przypadku grzechu śmiertelnego łączy się to z całkowitym odwróceniem się od Pana Boga, zaś w przypadku grzechu lekkiego jest to zbytnie zatrzymanie się na dobru stworzonym, choć nadal jesteśmy skierowani ku Bogu, jednakże to skierowanie ku stworzeniu opóźnia naszą drogę w kierunku do Pana Boga. Żeby być troszeczkę bardziej przystępny, może podam przykład. Inną rzeczą jest jechać z Białegostoku na przykład do Warszawy i zatrzymać się w połowie drogi i całkowicie zawrócić. Wtedy już nie podążamy do celu. Wtedy jesteśmy całkowicie odwróceni od celu i to się właśnie dzieje w przypadku grzechu ciężkiego. A inną rzeczą jest zrobić niepotrzebny postój. Postój, który nie ma żadnego związku z celem naszej podróży. Co prawda jesteśmy nadal ukierunkowani w stosunku do celu naszej podróży, w tym wypadku do Warszawy, jednakże to niepotrzebne zatrzymanie opóźnia nasz bieg do naszego celu i to się właśnie dzieje w przypadku grzechu lekkiego. Dlatego też słusznym jest powiedzenie, że grzechy lekkie w ścisłym słowa tego znaczeniu nie są przeciwko Bogu, są bardziej przyczyną opóźniającą naszą drogę do Pana Boga. I zazwyczaj w życiu duchowym jest tak, że zaczynamy od grzechów lekkich, a potem niestety wpadamy w grzechy ciężkie, większe. Choć może się zdarzyć również i tak, że ktoś od razu na początku odwróci się od Pana Boga i nie będzie chciał mieć z Nim nic wspólnego. Wezwanie głosu wołającego na pustyni odnosi się do wszystkich. Jeśli nie jestem jeszcze na drodze pańskiej, to jestem oczywiście wezwany do tego, żeby na nią wstąpić. I tekst nie mówi o tym, żeby wstępować na drogę pańską. On zakłada, że albo już na niej jestem, albo też na nią rychło wstąpię, gdyż żeby dojść do celu,
trzeba najpierw zwrócić się do celu, a ten cel był przedstawiony w całym Starym Testamencie i jest nim nasze zbawienie. Więc cel jest znany i sama wzniosłość celu musi nas pobudzać do tego, byśmy do tego celu zdążali. Będąc już na drodze Pańskiej, potrzeba uczynić się taką, by nas prosto prowadziła do celu. I na tej drodze mogą być i góry, i wzniesienia, i doliny. I każda z tych rzeczy opóźnia nasz marsz w kierunku do celu, w kierunku do naszego zbawienia. Doliny mają zostać wypełnione, zaś góry i wzniesienia zniżone. O co tutaj chodzi? Otóż, żeby iść prosto do Boga, potrzebny jest sprawiedliwy podział obowiązków. I mam to na myśli przede wszystkim obowiązki w domu rodzinnym. Góry właśnie na tej drodze oznaczają tych, którzy są przeładowani tymi swoimi obowiązkami i te góry niejako, to przeładowanie nadmierne obowiązkami też może być przeszkodą w drodze do Pana Boga. Zaś doliny oznaczają tych, którzy za bardzo się nie angażują, którzy nie chcą spełniać swoich obowiązków, dlatego też te doliny muszą zostać wypełnione tak, ażeby ten, który ma nadmiar tych obowiązków, nie był przeszkodzony w tym, żeby świętować Boże Narodzenie przez to, że przez brak czasu, przez nadmierne przepracowanie. Zaś ci, którzy nie angażują się, którzy nie chcą właśnie współpracować w tym przygotowaniu świątecznym, też żeby nie byli przeszkodzeni w tym świętowaniu Bożego Narodzenia przez swój egoizm, ponieważ egoizm też jest przeszkodą do tego, żeby się radować z Bożego Narodzenia. Krzywe drogi staną się proste, a ostre wygładzone będą. Krzywa droga sama w sobie doprowadzi do celu, aczkolwiek jest ryzyko, że na skutek tej krzywości ulegniemy znużeniu i przestaniemy kroczyć do celu. To są właśnie grzechy lekkie, drobne niedoskonałości, które nie zawracają nas jeszcze z drogi, ale czynią ją dłuższą. I istnieje ryzyko, że ulegniemy znużeniu na tej drodze. Albo też istnieje ryzyko, że zaczniemy się zajmować rzeczami niepotrzebnymi, zbytecznymi i tak mogą nas te rzeczy niejako zająć, tak możemy się ku nim skierować, że już zapomnimy całkowicie o celu i już bardziej będą nas pociągać te rzeczy światowe niż te. Więc tutaj też trzeba bardzo uważać, żeby się zbytnio nie zatrzymywać nad tym, co zbędne, ale prosto dążyć do celu i nie lekceważyć tych drobnych niedoskonałości, ponieważ z tych drobnych niedoskonałości może się przerodzić zbytnie i nieumiarkowane przywiązanie, które to spowoduje całkowite odwrócenie od celu naszej podróży. Ostre drogi wygładzone będą. Jest to błędne pojmowanie przykazań, bo przykazania są po to, żeby nas prowadzić do Pana Boga, a nie po to, żeby od Niego nas oddalać. Dzieje się to wtedy, kiedy zatrzymujemy się na literze prawa i nie pozwalamy Duchowi Świętemu na to, by przeniknął nasze wnętrze, by dał nam właściwe rozumienie przykazań Bożych, a nie będzie właściwego rozumienia przykazań bez dwóch rzeczy. Po pierwsze, bez nauki kapłańskiej, a po drugie, bez modlitwy. I to właśnie jest zadanie kapłanów na Adwent, który już dobiega końca, by nawoływać do pokuty i ją wyjaśniać, by lud wierny kroczył prostą drogą zbawienia i w ten sposób był przygotowany na przyjście Zbawiciela. I tak trzeba postrzegać kapłanów jako szafarzy Bożych tajemnic, jako sługi Chrystusowe, nic im nie ujmując, ani też im nic nie dodając. Innymi słowy, kapłani są po to, żeby zbawić lud. Bóg posługuje się tymi narzędziami właśnie dla zbawienia wiernych. I lud ma prawo wymagać od swoich pasterzy tego, by w szafarstwie swoim każdy kapłan był wierny, a będzie wierny przez święte życie i przez doglądanie swojej trzody, która była mu powierzona. Oczywiście kapłani są tylko ludźmi, to każdy wie, też mają swoje słabości, też mają swoje niedomagania, ale strzeżmy się tego, żebyśmy zbyt pochopnie
ich nie potępiali. Raczej, jeżeli widzimy te słabości, to starajmy się im zaradzić, tak jak sami chcielibyśmy, żeby nas potraktowano, kiedy by nam się zdarzyło jakieś potknięcie, czy też jakiś upadek. I święci kapłani są absolutnie w interesie, jeśli można się tak wyrazić, wiernych, gdyż wtedy są bardziej pożyteczni do tego, żeby prowadzić wiernych lud do zbawienia do Pana Boga. Jeszcze jedna cecha, którą każdy kapłan powinien posiadać, to nie mieć względu na to, co ludzie powiedzą, co ludzie pomyślą, jak go osądzą. Potrzeba, by w tych rzeczach był jak święty Paweł, który zapewniał, że jemu jest wszystko jedno, czy będzie sądzony przez Koryntian, czy przed jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, sam siebie nie sądził, choć sumienie mu nic nie wyrzucało. To jeszcze go nie usprawiedliwia, mówi święty Paweł, gdyż sędzią moim jest Pan. Więc drodzy wierni, rany ze świętym Pawłem, nie sądźmy przed czasem. Święty Paweł w dzisiejszej lekcji nawołuje do tego, żeby nie sądzić przed czasem. To znaczy się, nie sądźmy, nie mając wszystkich elementów dotyczących się danej sprawy. Nie sądźmy przed czasem, to znaczy się, nie sądźmy przed powtórnym przyjściem Chrystusa, kiedy to Chrystus Pan przyjdzie i objawi ukryte zamysły serc i wtedy każdemu odda według jego uczynków. Tak więc, drodzy wierni, niech więc ten krótki czas, który nam został do spędzenia przed świętami Bożego Narodzenia, będzie poświęcony na to, by ta nasza droga zbawienia była coraz bardziej prosta, coraz bardziej święta, tak abyśmy mogli cieszyć się jak największą poufałością z naszym Zbawicielem podczas tych świąt Bożego Narodzenia. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.